Program Vectorworks pozwala na umieszczanie obiektów nie tylko na warstwach, ale i klasach. Klasy definiują nam, czym dany obiekt jest i jakie ma atrybuty graficzne, np. beton komórkowy, cegła. A warstwy mówią nam o tym, gdzie dany obiekt się znajduje, np. poziom 01, zagospodarowanie zieleni. Informacje o aktualnej warstwie i klasie obiektu znajdują się na pasku widoku oraz w palecie nawigacja. W nowo utworzonym dokumencie zdefiniowany jest brak klasy oraz klasa o nazwie linie wymiarowe. W zależności od użycia różnych szablonów zostaną zdefiniowane różne klasy. Na przykład przy wybraniu szablonu ogród pojawiają nam się nazwy klas przydatne przy projektowaniu ogrodów. Wróćmy jednak do pustego szablonu. Aby w prosty sposób zobrazować różnicę między warstwami i klasami, narysujmy obiekty, które podzielimy na warstwy i klasy. Narysujmy trzy trójkąty, trzy koła oraz trzy kwadraty. Wszystkie obiekty znajdują się na tej samej warstwie, warstwie projektowej, oraz nie mają zdefiniowanej klasy. Stwórzmy teraz nowe klasy. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy na palecie Nawigacja klasy i wybierzmy Nowa. Wyświetliło się okno tworzenia nowej klasy. W polu Nazwa wpiszmy trójkąty. Zatwierdźmy OK. Wyświetliło się okno atrybutów klasy. W tym miejscu wybieramy, jak ma wyglądać obiekt znajdujący się w danej klasie. Wybierzmy kolor obiektu. Aby atrybuty klasy były nadawane obiektom automatycznie po przeniesieniu ich do danej klasy, zaznaczmy opcję Nadawanie automatyczne. Zatwierdźmy przyciskiem OK. Analogicznie stwórzmy klasę kwadraty oraz klasę koła. Spróbujmy teraz nadać obiektom odpowiednią klasę. Zaznaczmy wszystkie trójkąty. Klasę dla zaznaczonych obiektów możemy zmienić w palecie Info Obiekt. Rozwijmy listę klasy i wybierzmy klasę trójkąty. Wyświetliło się okno dialogowe z pytaniem, czy chcemy, aby wybrane obiekty korzystały z atrybutów graficznych nowej klasy. Kliknijmy tak. Analogicznie zmieńmy klasę dla pozostałych obiektów. Jakie plusy daje nam umieszczenie obiektów w klasach? Jeżeli mamy pogrupowane obiekty, możemy w łatwy sposób zmienić atrybuty wszystkim obiektom w danej klasie. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy na wybraną klasę i wybierzmy Edytuj. Zmieńmy kolor na zielony. Widzimy, że wszystkie obiekty umieszczone w klasie koła zmieniły kolor na zielony. Zmieńmy kolor ponownie.
kolumnie widoczność możemy zmienić widoczność klasy na niewidoczny oraz wyszarzony. Zmieńmy widoczność klasy na niewidoczny. Spróbujmy zmienić widoczność pozostałych klas. Spróbujmy teraz utworzyć nowe warstwy. Warstwy mówią nam, gdzie dany obiekt znajduje się w przestrzeni. Aby stworzyć nową warstwę, przejdźmy do panelu Nawigacja – Warstwy projektowe. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy i wybierzmy Nowa. W polu Nazwa warstwy wpiszmy Piętro pierwsze. Zatwierdźmy OK. Otwórzmy również kolejną warstwę i nazwijmy ją Piętro drugie. Jak widzimy, obiekty zmieniły kolor na przeźroczysty. Stało się tak, ponieważ mamy zaznaczoną aktywną warstwę drugie piętro, a obiekty znajdują się na warstwie projektowej. Mamy do wyboru kilka możliwości widoku warstw. Rozwińmy listę widok i wybierzmy na przykład Pokaż snapuj do innych. Ta opcja pozwala nam na zobaczenie obiektów, które znajdują się na innej warstwie oraz przyciągać do nich inne obiekty. Jednak, aby móc edytować inne obiekty, należy wybrać opcję Pokaż snapuj do innych, edytuj inne. W kolumnie Widok, podobnie jak w klasach, możemy zmienić widoczność warstw na niewidoczny oraz wyszarzony. Pamiętajmy jednak, że nie można wyłączyć z widoku warstwy aktywnej, jeżeli znajdują się na niej obiekty. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy na nazwie warstwy i wybierzmy Edytuj. Wyświetliło się okno dialogowe pozwalające na edycję właściwości danej warstwy. Jeżeli zajmujemy się projektem budynku, możemy w tym miejscu określić wysokość wszystkich ścian, które będą znajdować się na tej warstwie. Tutaj możemy również ustawić wyniesienie warstwy. Wyniesienie warstwy jest to wysokość, na której będą znajdowały się obiekty umieszczone na warstwie. Wpiszmy wyniesienie 300. Zatwierdźmy przyciskiem OK. Analogicznie włączmy edycję warstwy piętro drugie i wpiszmy wyniesienie 600. Umieśćmy teraz po jednym obiekcie z każdej klasy na innej warstwie. Zaznaczmy obiekty i zmieńmy warstwę w palecie Info obiekt na piętro pierwsze. Użyjmy narzędzia Orbituj, aby zobaczyć, w jaki sposób zmieniło nam się położenie obiektów w przestrzeni. Dzięki korzystaniu z klas i warstw możemy w łatwy sposób zmieniać atrybuty wielu obiektów oraz zmieniać ich widoczność, nie ingerując w warstwy, na których się znajdują.